Jestem bardzo zadowolony z postawy moich podopiecznych. Dla mnie to też był debiut w roli trenera. Do tej pory w pojedynczych meczach zastępowałem trenerów w naszym klubie. Teraz po raz pierwszy prowadziłem zespół w dużej imprezie, a największym największy można powiedzieć, bo to oficjalne mistrzostwa Polski, w beachsoccerze. Zagraliśmy pięć meczów, cztery wygraliśmy w bardzo dobrym stylu, a w finale spotkaliśmy się z obrończyniami Eee, tytuł sprzed roku z zespołem Grębach Łódź z zawodniczkami z Włoch, z Brazylii i, i według opinii obserwatorów, jako jedyna drużyna, eee, stawiliśmy czoła tej bardzo silnej ekipie. Walczyliśmy do samego końca. Niestety, przegraliśmy w finale 4-2. E, był moment, kiedy prowadziliśmy 2-1. Miałem nadzieję, że się uda uda, ale, ale niestety rywalki no, były bardzo silne i w końcówce przeważyły szale zwycięstwa. Gratuluję im, ale także jestem dumny z naszych dziewcząt, które co roku notują progres. Rok temu wywalczyliśmy brąz, tym razem udało się zdobyć srebro, ale najważniejszym chyba sukcesem dla nas jest fakt, iż zespół awansował do ligi mistrzów Socera, które następna edycja odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Nazar w Portugalii. Mam nadzieję, że uda się zdobyć środki i wyjechać, bo jeszcze chyba w historii chodnickiego sportu nie było e, takiego wydarzenia jak udział zespołu w lidze mistrzów w jakiejkolwiek dyscyplinie. Jestem, podkreślam jeszcze raz, jestem bardzo dumny z tego osiągnięcia i wielkie gratulacje dla, naszy, dla naszych dziewcząt. Dodam jeszcze, że bramkarka Karolina Palacja została wybrana najlepszą bramkarką całego turnieju. I chciałbym też podziękować Urzędowi Miejskiemu oraz firmie Wrestler Plus, plus Pani Lucy Wrestler za pomoc finansową przy zorganizowaniu tego wyjazdu.